chciałabym, żeby to był jakiś pan. Był odcinek Gogglebox'a i komentowali twoje występy w Tańcu z Gwiazdami. Krzysiek Kufnal powiedział, że bomba to dostaje baty za to, co my wszystko o Tańcu z Gwiazdami powiedzieliśmy do tej pory. I Sylwia, muszę ci powiedzieć, bo wiesz, że byłem kibicować ci co poniedziałek tak naprawdę na Tańcu z Gwiazdami. I faktycznie trochę tak było, że te baty były trochę za tego Gogglebox'a. Wiesz, ja to też widzę, jakby też czuję, że jednak jak się występuje w programie, gdzie siedzisz na kanapie, siedzisz tam sobie 6 godzin podczas nagrań, pijesz herbatkę i czujesz się jak u siebie w domu i zapominasz o towarzystwie kamer, bo masz to już we krwi, że ta kamera tam stoi, jedna, druga, to puszczają ci hamulce i jedziesz jak z koleżanką, a ta to jest taka, a ten źle zatańczył, a ten to jest starszy od węgla, ale wygląda dobrze, więc jakby rzeczywiście gadasz szczerze i prawdziwie. Bardzo wiele osób do tej pory pyta mnie, czy Gogglebox jest reżyserowany. Nie jest, drodzy Państwo. Za wszystkie głupoty, które kiedyś tam powiedziałam, odpowiadam osobiście. Jakby, wiesz, poza tym jesteś tam 6 godzin z przyjaciółką, więc jakby wiadomo, że w którymś momencie palniesz jakąś głupotę, a wszystko się rejestruje. Dociera to teraz do mnie, jakby w momencie, kiedy weszłam dość mocno w ten świat, zauważyłam, że rzeczywiście ludzie to oglądają i bardzo serio biorą nasze opinie do siebie. Jedyną osobą, która powiedziała mi, dobra, nie przejmuj się, ja wiem, co o mnie mówiłaś, ale mam to w nosie, był Krzysztof Ibisz, bo Krzysztof jest super profesjonalistą i jakby wie, że praca w telewizji trochę na tym polega, że się lawiruje między dwoma światami i naprawdę jednak mimo wszystko to jest prawda, że trochę się dostaje potem baty, wchodzi się do jakiegoś środowiska nieneutralnie, bo jak się jest prowadzącym jakiegoś programu, to jednak ma się jeszcze drugą szansę, a przy Gogglebox'ie nie zawsze tak bywa. A kogo z Gogla byś teraz wysłała do Tańca z Gwiazdami, jak już wiesz, jaka to jest ciężka charuwa, ale też ogromna przygoda i takie doświadczenie życiowe? Kogo bym wysłała? No chciałabym wysłać kogoś, kto tam trochę potupie tą nóżką. Chciałabym, żeby to był jakiś pan. Kurczę, powiem ci, że może on jest bardzo krótko z nami tutaj w naszej ekipie, ale poznałam go tutaj na planie bliżej i bardzo pozytywnym zaskoczeniem jest dla mnie Filip. Nie wiem, czy kojarzysz. No pewnie. Bardzo pozytywny, uśmiechnięty. Bardzo mnie zaskakuje, boję się, że będzie czarnym koniem, bo zawsze gdzieś tam taki trochę niezauważony, a zawsze bardzo dobre, wysokie wyniki notuje, więc może Filip by nas godnie reprezentował. Wiesz, ja myślę sobie, że też nie ma się świadomości. Tutaj jesteśmy na planie i jakby ludzie są bardzo zmęczeni. Ja byłam tak 3 miesiące. Wiesz, jaka to jest charuwa, bo jakby przyjaźnić się z tancerzami. I myślę sobie, że sporo ludzi nie ma świadomości, ja też nie miałam, na czym polega Taniec z Gwiazdami, że to jest 3 miesiące tak naprawdę bardzo mocno wyjęte z życia, poza większymi aktywnościami zawodowymi, że ten taniec i te treningi wypełniają ci tak naprawdę większość dnia. Do tego nagrywki, brak wolnych niedziel, brak wolnych sobót, cały czas trening live w poniedziałek od 8 do 23, a jak pamiętasz, ja wychodziłam o 24, więc generalnie, więc jakby to jest bardzo ciężka praca i myślę, że nie każdy chciałby też tyle pracy jakby włożyć, no bo jakby ludzie mają swoje aktywności zawodowe, dzieci i tak dalej, nie?